gwiazdy o tym. Dobrze wiem, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Wiesz, gdy nie kochasz, jest ci źle. To jest prawda stara jak świat, bo żyje się raz. Masz już sobie kogoś, kto będzie z tobą dzień i w noc. Wtedy ktoś odmieni twój los, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Dziś wizyta u hodowczyni, czyli u Katarzyny Nowak. Dzień dobry. Witam wszystkich hodowców, hodowczynie. Tak, dziś gościmy w oddziale Gorlice 0381, to jest okręg Nowy Sącz. Tak. Historia waszej hodowli może za chwilę. Na początek chciałbym się dowiedzieć, skąd w ogóle pasja do gołębi? No tak sama przyszła od siebie. Nic, że tam wcześniej coś myślałam o gołębiach, to nie, to nagle przyszło. A nie było takiej sytuacji nie. Nigdy? Nie, znaczy mąż tam, on od dziecka zajmował się gołębiami, tam miał jakieś, ale jak wyjechał za granicę, tak to... Tak, ale z mężem rozmawiałem, jego praktycznie nie ma w ogóle. Nie, dwa razy do roku jest, no w grudniu i na wakacjach teraz. Więc można powiedzieć, wszystkie obowiązki związane z gołębiami? Tak, sama. No właśnie. Sama tylko. Jak to w ogóle wygląda taki dzień z życia hodowcy w pani wykonaniu? O, ciężko. Powiedzmy o sezonie, bo rozmawialiśmy, tak. że pobudka już jest z samego rana. Tak, pobudka jest 4 rano, przed cały sezon, normalnie o 4 trzeba wstawać, obloty, pierwsze samiczki, samczyki później. No i po oblotach znowuż muszę wrócić do domu, bo dzieci, szkoła, zdalne nauczanie też było, jedno do przedszkola, drugie na zdalnym. No tak. Później znowuż wracałam, to karmiłam, jak sobie już na spokojnie gołębie weszły do środka. Później znowuż, no to po karmieniu, znowuż wracałam do domu, znowuż domowe obowiązki. No i tak cały czas w kółko. I obloty w ciągu dnia były dwa cały czas? Tak, rano i wieczorem. I samce i samice, tak, rano, wieczór. Rano, wieczór. A w sezonie jak były gdzieś wywózki czy coś, no to w tygodniu raz były wypuszczane razem. I wracały razem samce i samice w czwartki czy tam w środę, no ogólnie jak miałam czas, no nie? No to czyli tutaj już... Pełen profesjonalizm. No. Jak już się przykładać, teraz to tak, tak, teraz to się przyłożyłam, bo w tamtym roku jeszcze nie wiedziałam, co z czym. No właśnie do tego zmierzam, tak. że to jest dopiero drugi sezon tak. lotowania. Tak, to jest drugi sezon. W tamtym roku no to leciałam rocznymi gołębiami, samymi. No ciężko było, bo nie wiedziałam, jak karmić, nie wiedziałam... No w ogóle jak leciały, nie wiedziałam, a siadł jakiś gołąb, no to siadł, nie wiedziałam, jaka tak. pozycja, ani nic. Ale teraz już jest... Myślę, ale że po roku, teraz już były gołębie dwuletnie. Tak, dwuletnie. Ja sobie przeglądałem trochę listy, widziałem nawet, że na ostatni maraton koszowaliście w granicach 40 gołębi. Tak, 38, bo na pierwsze koszowanie dałam chyba 40, a na drugie było 38. Tak, także 2 lata, 5. miejsce w oddziale. Tak, 3. w sekcji. Dokładnie. No to jestem dumna z siebie. No właśnie, gratulacje oczywiście składam. No dziękuję. Przejdziemy sobie jeszcze za chwilę, porozmawiamy trochę, jak to w ogóle w hodowli wygląda, czyli ten plan karmienia, jak one są tutaj, powiedzmy, suplementowane, te gołębie. Porozmawiamy sobie o tym więcej, bo też pani mówiła, że dużo rzeczy samemu. Tak, ja nic nie kupuję, żadnych tam, nie wiadomo, chemii czy czegoś, sama wszystko robię.
No właśnie, może też kilka rzeczy wytłumaczymy, w jaki sposób to pani robiła przez cały sezon. Znaczy, od poniedziałku mówić, co dawałam, czy... Tak, za chwilę sobie usiądziemy i wtedy to powiemy. Tak jak widać, gołębniki powstały na kilka etapów, jak nam pani pokazywała. Pierwszy był kurnik. No właśnie. Były kury. Później do kur dołączyły trzy gołębie, które mąż przyniósł tam synowi od dziadka. No i tak dokładaliśmy tych gołębi, znaczy mąż dokładał, bo ja się nie godziłam na to, żeby chować w ogóle gołębie. I jak mąż tam przynosił kilka gołębi, no to stwierdziłam, że jednak trzeba zrobić jakiś im lokum warunki. Dobre, warunki tak, żeby czuły się dobrze. No to tak żeśmy stawiali, klatka po klatce dostawialiśmy, bo nam cały czas brakowało. A po chwili zdecydowaliśmy, że trzeba postawić coś takiego normalnego i żeby też to... taki paradoks trochę, bo z jednej strony nie chciała pani na początku, tak. A teraz się to można powiedzieć. A teraz powiedzieć, żyć bez tego nie można. No bo... właśnie. No naprawdę. Dochodzą emocje tak, w czasie sezonu. Tak, loty no uwielbiam, jak są loty, bo emocje, no czeka się na to gołębie, no a jak już przylatują, to już jakieś emocje jeszcze większe są tak, wtedy. Szczególnie, że jest motywacja, bo wyniki 2 lata, 5. miejsce w oddziale, 3. w sekcji, więc tak. jest nadzieja i cały czas widać, że cały czas myślę, kierunku. Że będzie tak do góry szło. Także teraz jeszcze zanim przejdziemy do takiego planu tygodnia, jeśli chodzi o prowadzenie gołębi, trochę sobie powiemy, jak to wygląda. To chciałbym się dowiedzieć, ile gołębi dorosłych na spis było do lotu? 80 dawałam, 2-latki i roczne. To było ogólnie na spis. Tak, tych 2-latków była praktycznie cała 50. Tak, do 50 były. 40 chyba 9 było do 50, a reszta była poza. Bo nie mogłam inaczej tego zrobić też. Teoretycznie można by przebierać, ale z drugiej strony, jak też się gołębi dobrze nie zna... Tak, no właśnie liczyłam tylko na 2-latki, bo prędzej by... Chodziło mi też o to, że na maraton dam 2-latki, a nie dam rocznych, tak? No tak, ale to jest no ciekawe, że na maraton kosztujecie 38 i 40 gołębi, więc roczniaki też tam szły, czy... Nie, to były same. Aha, czyli na spisie było 49 gołębi 2-letnich, a na ostatni maraton kosztuje tak, 38. Tak, bo nasze gołębie to są z takim charakterem, że one wracają do domu. No właśnie, ja szłam z klatkami na koszowanie na pierwszy lot, a na ostatnim locie mówią, że dalej tyle klatek mam, no nie? No właśnie. No. To jest też ciekawa sprawa, że te gołębie tak nie ginęły. Nie ginęły właśnie, że takie są zawzięte bardzo. I robiły też konkursów sporo. Może teraz powiemy coś na temat lotników, czyli które gołębie najlepiej ci leciały? Znaczy mam taką mruskę, która ona zrobiła mi 9 konkursów i siadała dobrze z maratonu. Z krótkich lotów też, ale tak lepiej daleki dystans. Tak, 4. siadła chyba na oddział. Na oddział, widziałem właśnie z tak, ostatniego lotu, właśnie. Już blisko dyplomu. Tak, właśnie. Mamy też takiego samczyka dębiatego, to on też 10 konkursów ma. Mam też z takiej rodziny, które dwie samiczki też bardzo dobrze lecą, mają po 8 konkursów. Jedna właśnie samiczka, ona jest na krótki, na długi, nic jej to nie robiło dystans. Czyli wszędzie się sprawdzała. Tak, siadała na takim kilometrażu. A jeśli chodzi o metodę lotowania, w sensie te gołębie były przed sezonem połączone. Tak. One leciały pierwsze loty do młodych, czy jak to wyglądało? Tak, one siedziały przed lotami na jajkach. Zniosły jajka, ja je podłożyłam sztuczne i one siedziały na sztucznych do lotu. I jak tam pierwszy chyba trening robiłam, no to zabierałam jajka, one wracały już do pustego gołębnika, rozdzielałam, no i zaczęły się loty. Bo leciałam tak jakby na wdowca. Tak, na wdowca. Na suche wdowieństwo. Na suche wdowieństwo, tak. Bo one nie chowały młodych, więc później już cały sezon było na wdowieństwo i też rozmawialiśmy, że motywacją dla nich były te wywózki w czasie tygodnia. Tak, ale ja ogólnie tak nie motywowałam gołębi. One leciały tylko i wyłącznie do gołębnika. Bo ja nie miałam czasu, żeby im tam coś podrzucać, orzeszki czy coś takiego, bo no nie miałam na to czasu. Jedynie co, no to ciągły do gołębnika. Tak, no ale jak widać w gołębniku im się podoba. No tak myślę. Ciekawe jest to właśnie, że... A jeszcze chciałbym zapytać, bo w tamtym sezonie to był pierwszy sezon na gołębie dorosłe. Tak, tak. Czyli tych rocznych ile było w tamtym roku? W tamtym roku miałam rocznych
Coś ponad 50 pewnie. No. Czyli też mało co zginęło. Też mało co zginęło właśnie. I tak się robiło dużo, ale teraz już musiałam coś usunąć, bo to za dużo. A czyli selekcja już tak, była po sezonie? Tak, selekcja była teraz po sezonie i no, mam nadzieję, że najlepsze lotniki zostały w Gołębiku. A jeśli chodzi o młode, to ile młodych było przeznaczonych i ile teraz po tych pierwszych dwóch lotach jest? Młodych miałam 60 z tego roku, a teraz mam 38. 38. Ale ja nie dawałam na loty teraz młodych. A nie? Nie, tylko indywidualnie sobie wywoziłam sama. Czyli na młode odpuszczasz? No odpuściłam w tym roku, bo cały sezon już miałam dość jednak. No właśnie, jednak to pokazuje, jak rzeczywiście człowiek chce się przyłożyć do tego sezonu, ile musi energii z siebie dać. Tak, przyłożyłam się konkretnie do starszych gołębi, a do młodych, no odpuściłam też dzieci dom, no to też muszę się zająć teraz dziećmi i... Trzeba podzielić obowiązki. Tak, trzeba podzielić. Jeszcze teraz może na temat tych gołębi rozpłodowych, z których w ogóle wam się spisują, bo tutaj pokazywała mi pani wcześniej tą samicę, której dzieci dobrze lecą. Tak. To która to jest samica? One, możemy ją pokazać w rozpłodzie. Tak, za chwilę pójdziemy do gołębnika rozpłodowego i do lotników. Ona... Żeby w ogóle pokazać, jak gołębnik w środku wygląda też. Ona jest od pana Mariusza Szuby. Ona leciała dwa razy Brukselę, miała czołowe konkursy. I też na takich lotach leciała bardzo dobrze, też konkursów miała sporo. Tak, to jest samica, która w 2018 roku miała trzecią pozycję z Brukseli. Tak. To jest gołąb z 13 roku. Tak. I raz była pierwsza z Brukseli, raz była trzecia. Tak. Także to gołąb już typowo dalekodystansowy. Tak. I też dzieci po niej, widzę, że tak daleki dystans lepiej, tak, lepiej odpowiada. Wychodzi. Tak. Może też te gołębie nie giną. Bo w tym roku tych gołębi przed chwilą rozmawialiśmy, że jest chyba 6 czy 7 młodych. Tak, tak. A wywózki tych gołębi młodych indywidualnie to były jakie odległości? To najdłuższy był 210 km. 210, aż? Tak, tak. W linii to prostej. Teoretycznie nie były lotowane, ale w praktyce ale, tak, to trochę przeleciały swoje. I one już są zakończone, tak, jest ich sezon. Już zakończyłam, już zamkłam, tak puszczam, obloty robię czasem, jak mam więcej czasu, to puszczę, ale już wolę, żeby sobie siedziały, pierzyły się na spokojnie. Teraz zaprezentujemy kilka najlepszych lotników z hodowli. Są to gołębie, pierwszy gołąb jest to gołąb dwuletni. Tak, to jest samiczka. W pierwszym roku jako roczna miała 4 konkursy na 8 wkładań. Teraz miała 8 konkursów. I z maratonu ostatniego była 4. Z maratonu ostatniego, tak. Który dodajmy, że był wymagający. Tak, bardzo wymagający. Wykoszowaliście na ten lot 38 sztuk. 8 sztuk i konkursów złapaliście, jak się nie mylę, to 18. 18, tak, tak. Także bardzo udany lot. Można powiedzieć, że otarła się o dyplom. Tak, blisko była. Tutaj jest gołąbek drugi, siostra tej pierwszej samiczki, też w tamtym roku miała 4 konkursy, w tym roku miała 8 i dalekie, krótkie loty nic jej nie robią, leci, jak i z długich, tak i z krótkich lotów. Kolejny gołąb, to jest siostra właśnie tych poprzednich samiczek. To jest gołąbek roczny. Ona teraz na 9 wkładań miała 5 konkursów. Samiczka też. U mnie ogólnie samiczki lepiej lecą, tak. Ciekawe, z czego to wynika. No czy bardziej je lubisz, czy...? No nie wiem właśnie. I zawsze stawiałam na samiczki. Nie stawiałam nigdy. Typowania. Tak. Teraz gołąb kolejny o barwie charakterystycznej. Moruska. Tak jest. To jest też super gołąb. Też liczyłam zawsze na nią. To jest dwuletni gołąbek. Dwuletni gołąbek. To ona miała w tym roku 9 konkursów. I to jest gołąbek tak jakby syna. Syna, pupil. Tak, tak, pupil syna. Także gołąb dwuletni, 9 konkursów, bardzo fajny wynik.
I kolor też. I kolor też rzuca się w oczy. Tak, chociaż kolor to. Mówią, żeby nie patrzeć. Także ostatni gołąb z prezentowanych, jeśli chodzi o lotniki. Tak. I można powiedzieć chyba najlepszy. Tak, to jest dębiaty, to jest samczyk. On ma 10 konkursów. Czyli teraz wyróżniał się między samicami. Tak, jeden jedyny. Bo tak powiedziałam w sumie o samicach, ale jeden jedyny, tak bardziej. Pokażemy w rozpłodzie rodziców jego. Tak, także kabinka do transportu gołębi. Fajna na 9 koszy. Tak. Idealna jeszcze jest za duża. Gołębi można jeszcze zapakować od kogoś. Tak, właśnie, zawieraliśmy. Mogę otworzyć jeszcze tutaj, zobaczyć. I tu się otwiera kosze i wylatują. Naruszcie. Tak. Z poidłami, z karmnikami. I gołębie zazwyczaj, jak wywoziliście na treningi, to łapaliście je wieczorem, czy? Zdarzało się, że wieczorem miałam już gotowe w gabince, a też było, że rano zapakowałam. Tutaj mamy taką ciekawą sytuację, bo może hodowcy sobie zapisują na celkach, jakie gołębie są w parze, ale tutaj pani Kasia poszła o krok dalej. Tak. I ma zdjęcia każdego gołębia. Ten akurat jest sam. Ten jest sam, tak. Zgubił partnerkę. Łatwiej też jest rozpoznać mi. Tak, oczywiście na zdjęciach są pozapisywane numery tych gołębi. Także teraz zaprezentujemy jeszcze gołębie z rozpłodu. Między innymi tą samicę, którą teraz trzymasz w ręce. Tak, to jest samiczka dębiata pstra. Ona jest od pana Mariusza Szuby, która robiła też czołowe konkursy i leciała też z Brukseli. To jest matka tego dębiatego, co pokazywałam wcześniej, lotnika, który miał 10 konkursów. Bardzo fajna samica. Pokażemy właśnie skrzydło jej. To jest samczyk, partner tamtej samiczki dębiatej, pstrej. Czyli ojciec tego dębiatego lotnika, który miał 10 konkursów. I to jest gołąb od Sławomira Gwizdża. Wyrywa się, chce polatać. Tak. Tutaj jest gołąb ojciec tej mrózki, która miała 9 konkursów. Niestety już dziadek. Bo z 2006 roku. Ale jak widać, nadal przekazuje całkiem dobrze. Tak. Zaprezentowaliśmy trochę najlepszych lotników. W następnym roku będzie kolejny sezon, więc będzie prezentować jeszcze można więcej. Tak, mam nadzieję, że tak. No właśnie, widzę, że jest dużo, dużo jest takiej pozytywnej energii, jest chęci, więc to jest najważniejsze, a widać, że jednak jeden sezon, drugi sezon idzie coraz lepiej, więc teraz musimy się dowiedzieć, jak te gołębie były przygotowywane do lotów, bo może tu też jest ciekawostka, która nam wyjaśni to, dlaczego one tak w małej ilości ginęły. Jeśli chodzi o przylot gołębi w niedzielę, załóżmy, że one wracają z lotu, jak dalsza część tygodnia wyglądała od przylotu? Dobrze, no to więc jak przylatywały z lotu, dostawały do wody miód, cytrynę, propolis na karmę, magnez do wody też. Rumianek parzyłam z pokrzywą i to było wszystko do wody. A razem? I propolis. A jak był tam jakiś cięższy lot, no to dawałam białko też na karmę, takie sypane, ale to rzadko po tych krótkich lotach. Później w poniedziałek nie robiłam oblotu, gołąbki odpoczywały. Do wody szło też miód, cytryna dawałam, magnez oczywiście, magnez szedł do środy. Codziennie? Codziennie, tak, do środy. Na karmę buraki z chrzanem i z octem jabłkowym, to miałam już takie robione swoje. I zasypywałam wispuminem, to żeby to obeschła ta karma troszkę. I tak dawałam, karmiłam wieczorem, rano. Karma oczywiście mocniejsza jakaś po przylocie. Wtorek tak samo woda, tylko już było bez pokrzywy, bez rumianku, bez miodu, sam magnez i cytryna, witamina, przepraszam, C. Do tego była. To był wtorek. I na karmę szła albo pokrzywa blenderowana z maślanką, albo z kefirem, z jogurtem naturalnym. No co miałam tak pod ręką, to dawałam.
I też zasypywałam lekko wismuminem, albo oregano też, kurkumą też zasypywałam, ale to zależy w jaki dzień mi się tam upodobało to. Nie, było, nie miało to tak znaczenia. W środę więc wracałam znowu do buraków, dodawałam buraki i zasypywałam też wispuminem, witamin Rejse też dodawałam do tego. Czwartek, piątek szła czysta karma i czysta woda. I to było... To było takie karmienie. Zawsze czwartek i piątek? Tak, i sobota. Aha. Szło, jakby koszowanie w sobotę. Czyli no tych dodatków tak dużo nie było? Nie było w czasie lotów. Raczej naturalne. Tak, starałam się, to pyłek pszczeli też. No to co tak sama od siebie robiłam. Nic, żeby tam coś dokupywać, czy karmić je jakąś chemią. No jak widać, im to wystarczało. I teraz też jestem ciekaw, no bo 2 lata i widać, że jednak jest postęp. Warto jeszcze wspomnieć, że wśród kobiet sport gołębiarski jest na pewno mniej popularny niż wśród mężczyzn. Tak. Ale jak widać po wynikach, może powiesz nam, jak to wyglądało na przestrzeni tych 2 sezonów. Gołębiami rocznymi startowałaś. Tak, w sekcji miałam 10. miejsce, a na oddział 33. w 2020. A już w 2021 miałam 3. w sekcji, a 5. na oddział. Właśnie, widać jaki jest progres. Tak. Jeden rok, no ale i tak jak mówisz, przyłożyłaś się do tych gołębi rzeczywiście, tak. Poświęcałaś im dużo czasu. Także jak widać, można szybko ten sukces osiągnąć. Tak. I też chciałam powiedzieć, żeby dziewczyny no, nie bały się tego sportu, żeby... No jak chcą, no to żeby zaryzykowały i przekonały się same, że jest... Jest, że jest to fajne i że jest to fajne jednak właśnie. Są te emocje tak. Podczas lotu. Tak. Ogólnie cała ta otoczka wokół gołębi, jeśli chodzi o obloty, jak się obserwuje tak. Te gołębie, tak. To na pewno sprawia dużo przyjemności bardzo. Komuś, kto to lubi. A zwłaszcza jeszcze jak wracają nieraz no, padnięte gołębie, no to człowiekowi aż no tak no, serce ściska, że widzi, że jednak z tą siłą przyleciał do domu. No. A wracał do właściciela. A wracał do właściciela, tak. No i do gołębnika oczywiście, tak jest. A jeśli chodzi teraz już po lotach o okres pierzenia, jakieś takie dodatkowe rzeczy, bo rozumiem, że karma jest cały czas taka bogata dosyć. Tak, karmę daję pierzeniową i która została mi tam z lotów, to zmieszałam wszystko i dosypałam pierzeniowej, a do tego daję im 3 razy w tygodniu czarny bez. No i pokrzywę do wody też, pokrzywę też na karmę między czarnym bzem i przede wszystkim 2 razy w tygodniu kąpiel. Mają, żeby te pióra no, miały idealne na przyszły sezon. Tak. One będą w tym, jak to mówił pan Zbyszek Kukułka, płaszczu chodzić później cały rok. Tak, muszą mieć idealny. A jeszcze mamy taki ciekawy temat w sumie przed parowaniem, bo tutaj rozmawiamy i w rozmowie nam wyszło, że robisz kurację przed tak, parowaniem. Tak. Ale kurację taką naturalną. Tak, swoją. Znaczy tam jest jeden składnik taki, który no tak. Dokupuję, ale biorę grejpfruta, limonkę, kapustę kiszoną swoją taką blenderuję i do tego daję kropelki gelbetrofen. I to wszystko wymieszane daje na karmę wieczorem i to leży do rana, obeschnie sobie ładnie karma, wciągnie tą kapustę, ten grejpfrut i to daje przez tydzień gołębiom. I to jest tak to cały myślę, tydzień, że to, codziennie? Tak, bo to też na odrobaczenie myślę, tak. Bo to jest kapusta kiszona. A znowuż w lutym też mamy taką kurację, którą dajemy przez miesiąc, owies, cały czas. Sam owies gołębiom. One po prostu wyrzucają z siebie te wszystkie jakieś tam niezbędne toksyny, i tak dalej. I myślę, że się oczyszczają. Się tak, tak. Teraz chciałam właśnie przede wszystkim podziękować Przemysławowi Sowie z naszego oddziału, koledze mojemu i panu Krzysztofowi Kokotowi z oddziału 106 za kilka cennych rad przede wszystkim. No i mężowi, bo on też mi dużo wspierał telefonicznie, pomagał mi też tam przy karmieniu, co podawać, jakie karmy. No i tak to wyglądało. Tak. Widzę bardzo dużo chęci, to jest najważniejsze. Wyniki przyjdą, myślę, że prędzej czy później. Tak, z czasem. Na pewno bardzo to, dobre. Tak, i z czasem, bo to jest krótko.
Tak, ale widać i w gołębniku jest naprawdę fajny klimat. Jest tam całkiem chłodno. Dziś cały dzień praktycznie świeciło słońce, a tam jak się wchodzi, to czuć się jak... No jak w domu, no tak, fajnie. Dokładnie. Tak. Bardzo, bardzo dobre warunki, jeśli chodzi o to, żeby te gołębie czuły się w nich dobrze. Też warto wspomnieć, że wystawimy jakieś gołębie na aukcję. Tak. Tylko, że zrobimy to w późniejszym terminie. Za około miesiąc, bo te gołębie dopiero są zaobrączkowane, więc już przyjedziemy na spokojnie, zrobimy im zdjęcia. Także no, mi pozostaje życzyć dużo motywacji na następny sezon. Dziękuję ślicznie. I mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieć możliwość kiedyś przyjechać, odwiedzić hodowlę z powrotem. Tak, zapraszam. Może już z jeszcze większymi wynikami. No myślę, że tak. To jest najważniejsze. Postaram się. Tak. Także w dzisiejszym materiale będzie wszystko. Dziękujemy wszystkim za uwagę i pani Kasi życzymy wszystkiego najlepszego. Dziękuję. W sezonie 2022 już. Dziękuję ślicznie.